Dzień dobry, witajcie kochani. Za nami Dzień Babci i Dzień Dziadka. I to jest taka świetna okazja do tego, żeby poopowiadać o perfumach babcinach. I to będzie ten jeden szczególny raz, kiedy ja Wam tych perfum babcinych w ogóle nie będę pokazywała, ponieważ to jest określenie, z którym ja nie do końca się zgadzam i nie lubię tego określenia. Często chciałam coś o tym powiedzieć albo napisać, jakoś nie było okazji. Natomiast ostatnio dość sporo na ten temat pisano, jakie by tu perfumy kupić babci, dziadkowi z okazji jej święta. No i oczywiście pojawiały się też komentarze, które były takim katalogiem perfum babcinych. I jedna z komentatorek, Agata, zwróciła mi na to uwagę, że to jest troszkę krzywdzące określenie, że mówimy perfumy babcina, a przecież zwykle babcia to jest bardzo bliska nam osoba, bardzo często dobrze nam się kojarzy. I jest to określenie po prostu niesprawiedliwe, co tu dużo mówić. I ja rzeczywiście zgadzam się z tym i powiem Wam tak. Są jakby trzy powody, dla których lepiej tego określenia nie używać i zastąpić je na przykład słowem perfumy retro, perfumy powiedzmy z innej epoki. Natomiast perfumy babcine, no to jest określenie niezręczne. Używając tego określenia możecie strzelić trzy gafy w jednej gafie. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że to są zwykle bardzo dobre perfumy. Zaobserwowałam i na pewno się ze mną wiele osób zgodzi, że to określenie odnosi się do perfum kwiatowych, perfum aldehydowo-kwiatowych, czyli takich naprawdę dobrych perfum, zrobionych na bazie tak zwanego francuskiego akordu kwiatowego, czyli róża, jaśmin. I tu już się otwiera taka niespodzianka, bo to nie chodzi o tą różę, którą my znamy z bukietów, ani nie o ten jaśmin, który my znamy z tych pięknie kwitnących w czerwcu krzewów obsypanych białym kwieciem. Ponieważ jaśmin w perfumach to jest taka roślina, która nie rośnie w Polsce, a to co my znamy jako jaśmin, to jest tak naprawdę jaśminowiec wonny. Natomiast róża stosowana w perfumiarstwie to jest taka róża, którą my znamy z tych takich krzewów w wiejskich ogrodach, róża, z której się robi konfitury, takie właśnie babciny. Używając określenia perfumy babcine, możecie wyrzucić poza nawias bardzo przyzwoite perfumy. Perfumy, które się świetnie sprzedają, na całym świecie są od wielu, wielu lat na szczycie rankingów sprzedaży, które będą się ciągle dobrze sprzedawały. Natomiast drugą gafą, jaką możecie strzelić przy okazji używania tego określenia, to jest coś takiego, co ja nazwałabym mówieniem o sobie zbyt wiele. Bo jeżeli ktoś wącha Calèche Hermesa, Arpège Lanvin, czy First, czy Piątkę właśnie, i wącha i mówi, u, jak brzydko pachnie, to ta osoba posyła prostą informację, że ona tego zapachu nie zna, nie obcowała z nim w swoim dotychczasowym życiu, nie stykała się na tyle często, żeby ten zapach zrozumieć i ogarnąć. Bo rzeczywiście te dobre perfumy robione jeszcze z naturalnych składników, to jest produkt złożony. Trzeba je poznać, trzeba z nimi często obcować, delektować się nimi w zimie i w lecie, przy wilgotnym powietrzu i przy suchym, żeby je należycie ocenić. A kto obcował z tymi perfumami troszkę dłużej, ten zrozumie, że nawet jeśli nie chciałby ich używać, to zrozumie, że to nie są złe perfumy, to nie jest coś, co jest śmieszne i co śmierdzi. Czyli ja powiem Wam tak, ja często robię taki test, kiedy chodzę na spotkania autorskie, przed spotkaniem biorę blotery, nasączam je perfumami Chanel numer 5, po czym takie nieopisane daję do powąchania. I są zwykle trzy reakcje. Okej, no może być, świetne, no w znaczeniu taka powściągliwa akceptacja. Są komentarze takie jak no wspaniałe i zachwyt, no i są te komentarze, że szczególnie od młodych osób, które najgłośniej te wypowiadają te swoje oceny, no okropny, oż jak śmierdzi. No i po prostu ja mam prostą informację, że ta osoba po prostu tego zapachu nie zna. Więc jeśli chcecie uniknąć takich sytuacji, które no, mogą po prostu zdradzić fakt, że nie mieliście kontaktu z takimi perfumami na co dzień, no to po prostu starajcie się być powściągliwymi po prostu w wygłaszaniu ocen i sądów. No i jeszcze jest taka trzecia ważna rzecz, którą trzeba podkreślić, mianowicie
perfumy babcine, no to jest jakby próba komentowania starości. No rzeczywiście starość nie pachnie najpiękniej. Starość to są, delikatnie mówiąc, kulki malowe i maści rozgrzewające. To są tego typu zapachy, więc no, chociażby z tego powodu, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i nasza starość będzie coraz dłuższa dzięki rozwojowi medycyny, warto tej starości tak nie wytykać, bo no kto wie, co nam przyjdzie przeżyć kiedyś tam za ileś lat. Natomiast wracając do babci, co jej kupić? Czy perfumy babcine, czy nie? To ja powiem tak, moglibyście się bardzo zdziwić. Znam osoby, które naprawdę zasługują na miano babcia, bo są naprawdę sędziwymi osobami, mają już dawno, dawno temu 80 lat skończone. I te osoby przy pierwszym powąchaniu bardzo zaakceptowały perfumy takie jak Lolita Lempicka, ten jej pierwszy zapach, woda perfumowana, Noa Cacharella, więc pojęcie perfum babcinych może być mylne, może was niejedna babcia zaskoczyć. No i już tak powiedzmy na zamknięcie tematu, jeżeli komuś perfumy babcine źle się kojarzą, może miał po prostu złe relacje z dziadkami. My musimy się już przygotować na to, że jest nowa generacja dziadków. Dziadków urodzonych po wojnie i wychowanych po wojnie. Dziadków, którzy ciągle jeszcze podróżują, są w świetnej formie, mają emeryturę, a to do sanatorium jeżdżą, a to na wycieczki. Oni tak nie przesiadują z wnukami, jak na przykład przysiadywali dziadkowie, którzy po prostu znali wojnę, gdzieś tam mieszkali całe życie na wsiach i do nich się jeździło i ta babcia zawsze była w domu. No dzisiaj babcia troszkę inaczej, inny tryb życia prowadzi i bardzo dobrze, to też jest piękne i to jest znak naszych czasów. Ja wam życzę samych miłych wrażeń zapachowych, ciekawa jestem waszych opinii, czy wasze babcie też używają tylko staroświeckich zapachów, czy nowe też by je frapowały? Myślę, że tak. Dziękuję wam za uwagę. Jeśli kogoś uraziłam, to przepraszam, ale no, czasami taka uwaga odnośnie savoir-vivre może się przydać i sami zobaczycie, że być może kiedyś wspomnicie te moje słowa, że mogą być przydatne. Dziękuję jeszcze raz za uwagę, do zobaczenia i tradycyjnie pa, pa.